A w studiu Radia Fiat Aleksandra Mieczyńska, biskup Andrzej Przybylski, szczęść Boże. Bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy po raz drugi, w drugi taki wieczór, w którym chcemy, żebyście wy zostali w domu, a my, żebyśmy mogli być z wami dzięki Radiu Fiat. Pozdrawiamy także telewidzów telewizji Orion i dziękujemy też, że dzisiaj są z nami, że będą to oglądać. Porozmawiajmy o tym, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak sobie nawzajem pomagamy, jak sobie radzimy z sytuacją, która jest i jak się też pięknie potrafimy organizować. Dlatego wykorzystujemy wszystkie możliwości i telewizję, i radio po to, żeby umożliwić ludziom bycie razem, a jednocześnie zostanie w domu, bo o tym ciągle chcemy mówić, bo od tego zależy też nasza szansa, właśnie od takiej izolacji, która przecież nie jest usamotnieniem i nie jest zamknięciem się na potrzeby drugich. Bo są też i tacy, którzy działają na froncie i muszą na zewnątrz nieść taką pomoc i taką niosą. A my również i przez te półtorej godziny każdego wieczoru chcemy odpowiadać na różne wasze pytania, dzielić się różnymi wątpliwościami, tymi życiowymi, tymi jak żyć w czasach pandemii, jak wierzyć, jak nie stracić kontaktu z Bogiem i przede wszystkim jak siebie mobilizować do tego, żeby nie wpaść w jakąś depresję i załamanie. Żebyś nie wpaść w depresję, żeby innym pomóc i żeby kiedyś wspominać ten trudny czas jako czas ważny, bo też czas, który pokazuje, że potrafimy mieć dobre relacje z innymi, potrafimy mieć dobre relacje z Bogiem, potrafimy dawać dobro. My chrześcijanie wierzymy, że wszystko jest łaską i wszystko jest po coś. Po coś są przeszkody, pokusy, próby, po to, żebyśmy wyszli z nich sprawdzeni, a przede wszystkim silniejsi i bardziej kochający. I tak możemy podchodzić do prób. Przeszkody są po to, żeby je przeskakiwać, a nie żeby upaść przed nimi i płakać. Tutaj w studiu jesteśmy we dwójkę razem, ale z tego, co wiem, jest już z nami telefonicznie Kinga. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże. Witamy bardzo serdecznie, Kingo. Wiemy, że jesteś zaangażowana w taką bardzo ważną inicjatywę w Częstochowie, taką pomocową inicjatywę, która nosi konkretną nazwę Pomoc Koronawirus Częstochowa. I chcielibyśmy cię prosić o kilka informacji na ten temat, żebyś nam coś powiedziała, o co w tym chodzi. Wprawdzie mówiliśmy wczoraj trochę o tym z księdzem Wojtkiem z parafii świętej Faustyny, ale dziś chcemy posłuchać kogoś, kto trochę w tym siedzi. Witam wszystkich jeszcze raz. Ja jestem administratorem i członkiem grupy facebookowej Pomoc Koronawirus Częstochowa. Jest to grupa, która skupia na ten moment blisko 12,5 tysiąca osób, które są w sposób taki bardzo czynny, niezwykle zaangażowane w taką akcję pomocową, która ma na celu doposażenie naszych szpitali, przychodni oraz służb ratunkowych w takie niezbędne środki, które będą wykorzystane w trakcie walki z koronawirusem. Zbieramy fundusze na zakup różnych środków ochronnych, na zakup maseczek, fartuchów, gogli, okularów ochronnych. I to jest tylko tak naprawdę jedna część naszej działalności. Ja jako administrator tej grupy mogę z całym takim i pełnym przekonaniem powiedzieć, że dyskusja na tej grupie, ona nie cichnie. Odzywają się do nas przedsiębiorcy, osoby prywatne, różnego typu instytucje, które tak naprawdę 24 godziny na dobę, one deklarują chęć pomocy. Tak jak powiedziałam wcześniej, organizowana jest zrzutka, która kończy się za tak naprawdę za 2 godziny. Niemniej jednak to jest tylko część naszej pomocy. Organizujemy również posiłki dla pracowników służby zdrowia. Częstochowscy restauratorzy tak naprawdę bardzo, bardzo z wielkim zaangażowaniem zgłaszają się do nas, oferują możliwość dostarczenia posiłków, więc dowozimy pizzę, restauratorzy dowożą ciepłe posiłki, również takie słodkie upominki dla lekarzy, którzy walczą na tej pierwszej linii frontu. W międzyczasie w innej płaszczyźnie przebiega szycie kombinezonów, maseczek ochronnych, które sukcesywnie przekazujemy do placówek takich medycznych.
Więc no tutaj ta pomoc tak naprawdę no, przerosła nasze oczekiwania. Jakby mamy świadomość tego, że no, kwota zebrana na zbiórce, kwota, która jest przekazywana do fundacji imienia Heleny Bulli, to jest taka częstochowska fundacja, która również bardzo prężnie angażuje się w tą pomoc. Więc no tutaj te środki tak naprawdę one są spore, ale tak naprawdę trzeba podkreślić to, że skala tych potrzeb ona jest ogromna. Zakupujemy te maseczki, zakupujemy te środki ochrony osobistej, ale tak naprawdę mamy świadomość tego, że tak naprawdę to jest no, kropla też w morzu potrzeb, biorąc pod uwagę liczbę pracowników medycznych w naszych tutaj częstochowskich szpitalach, no tutaj no, trzeba mieć świadomość tego, że no, te środki po prostu i te ochronne, one się będą kończyć. I jakby Kinga, wiemy, że to dotyczy różnych środków, rzeczy, sprzętu, a wiem, że też waszą intencją jest taka walka z mentalnością ludzi, żeby ludzie mieli taką mentalność rzeczywiście antywirusową, jeśli chodzi o zabezpieczenie, żeby robili te wszystkie rzeczy higieniczne, które są po prostu konieczne. Właśnie, żeby nie trzeba aż tak bardzo tej pomocy przedłużać dla medyków, żeby oni po prostu mieli coraz mniej pracy, bo inni będą myć ręce, bo inni będą uważać w windzie, bo inni po prostu będą siedzieć w domu. Na przykład seniorzy, do nich apelujemy bardzo mocno. Wiem, że do tego też dążycie, żeby tą świadomość budzić w ludziach. Tak, właśnie taka polityka edukacyjna i ta działalność edukacyjna jest bardzo ważna. Na tym etapie jakby rozwoju tej epidemii, na którym obecnie się znajdujemy, ta świadomość tych wszystkich zasad bezpieczeństwa, o których właśnie tutaj była mowa, ona ma tak naprawdę no, kluczowe znaczenie. Musimy wiedzieć, jak otwierać drzwi, jak czego nie dotykać, jak zakładać te maseczki. Przede wszystkim no, w ogóle sama świadomość tego, że powinniśmy zostać w domu i powinniśmy tego pilnować i na tym etapie powinniśmy się wykazać taką no, ogólną społeczną po prostu dyscypliną i taką odpowiedzialnością za nie tylko za nas, ale i za wszystkich tych ludzi, którzy no, są w naszym, znajdują się w naszym otoczeniu. Kingo, a tak prywatnie, czy to ma dla was jakieś takie, bo my się też tym cieszymy, że ta pomoc jest taka ponad podziałami, ponad wyznaniami, ponad bogactwem, które mamy, możliwościami. Jedni pomagają bardzo no, tym, co mogą. To są czasem małe i drobne gesty i niewielkie, a tak prywatnie, czy to ma znaczenie, że gdzieś tam opatrzność Boża sprawiła, że takim miejscem centralnym, takim zbiorczym jest dla was kaplica przy kościele świętej Faustyny, że to się tak dzieje pod płaszczem tej sekretarki Bożego Miłosierdzia? Myślę, że to na pewno dodaje wielkiej otuchy. Ja jako uczestnik i wolontariusz w całej tej grupie, no jakby też mam takie wewnętrzne przekonanie, że ta jedność, ona się nie bierze tak naprawdę no, znikąd, tak? I po prostu te zasady, które przyświecają tej grupie, one są no, ponad tymi podziałami. Cieszymy się, że angażują się różne środowiska, że jakby powstała taka inicjatywa, która łączy, która stala ludzi, którzy są, nie wiem, z zupełnie różnych sektorów i gospodarczych, i politycznych, z różnych sfer światopoglądowych. I to jest piękne, że ludzie spotykają się i codziennie jakby dowożą te produkty do kościoła i tutaj no ten walor taki też i duchowy również jest no, bardzo istotny i ja się bardzo cieszę, że jakby mogę uczestniczyć no, w tak pięknej inicjatywie, która tutaj no, ma charakter taki oddolny i widać, że ludzie tym żyją i angażują się i to jest po prostu bardzo myśmy się nawet u świętej Faustyny modlili za tych wszystkich, za tą rzeszę ludzi, bo odprawiałem mszę świętą razem z księdzem proboszczem. Udzielaliśmy błogosławieństwa wszystkim tym, którzy zainicjowali to dzieło, którzy się włączają w to dzieło i tak jak mówimy, ono ma taką bardzo otwartą formułę. Każdy się w nim zmieści. Bardzo. Zapraszamy do tego wszystkich ludzi kościoła, parafie, wspólnoty, też kapłanów. No i gratulujemy, bo to 12 tysięcy ludzi w Częstochowie zmobilizować do tak pięknego dzieła. Kinga, bardzo ci dziękujemy za to i życzymy hartu ducha i tych energii i pomysłów jak najwięcej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dzięki wielkie za to.
Księże biskupie, to jest piękne, że tyle ludzi się włącza w akcję. Mówimy tutaj o 12 tysiącach osób, ale też są różne mniejsze, mniej zrzeszone grupki, które pomagają sobie wzajemnie. To myślę, jest że dobre. Podczas naszej audycji nie chodzi nam o to, żeby wyliczyć wszystkie, bo nie zdołamy, bo przecież każda ale parafia coś robi. Dziękujemy tak, wszystkim. Ale też licytować się, która więcej, która mniej. Natomiast myślę, że naszym celem jest właśnie to, żebyśmy w tych czasach, kiedy pewnie są tacy, którzy się chowają, boją i tak dalej, że można nawet zdalnie, nawet zostając w domu, nawet korzystając z Facebooka i z internetu, robić fantastyczne rzeczy i organizować się w dobrym. To też jest niesłychanie dla nas ważne. Wiemy, że to jest taka wyobraźnia miłosierdzia, bez której nasze serce, jak się zatrzyma, no to przestanie kochać po prostu. Bez miłości się nie da żyć. A miłość musi być czynna, bo tak jak mówimy, że serce jak się zatrzyma, no to człowiek umrze. Jak nawet będzie chciał kochać, ale nic nie będzie robił. Taka jest cecha tego narządu, który nam się kojarzy z miłością. To jest pompa, która musi działać, musi pompować krew, żeby dawać życie. I dlatego chcemy w tych audycjach ludziom trochę dawać życia, takiego duchowego. I oczywiście to, co ciągle podkreślamy, zachowując te wszystkie instrukcje, zarządzenia, sanepidów i po prostu zdrowego rozsądku, jednocześnie chcemy powiedzieć, nie wycofujemy się z miłości, nie wycofujemy się z dobra, z myślenia o innych. No i też chyba ważna bardzo rzecz, żeby też jakby pocieszać się w trudniejszych momentach, bo możemy mieć dosyć siedzenia w domu. Ktoś przyzwyczajony do codziennych spacerów, na przykład do codziennych zakupów, na przykład na emeryturze robiący sobie takie spacery. Teraz nagle musi zostać w domu. I trzeba, nie wiem, babci, dziadkowi, sąsiadce powiedzieć spokojnie, zadzwonię, porozmawiam, zakupy przyniosę pod drzwi. Dlatego w tej rozmowie choćby z Kingą mówiliśmy, że nie tylko o rzeczy chodzi. Chodzi oczywiście też o sprzęt medyczny, o respiratory, o pączki dla medyków, żeby oni też się czuli świetnie i pomyśleli, że ludzie są z nimi. I na dosłodzeni troszkę. Tak, tak, na zapleczu mają mnóstwo życzliwych ludzi, całą armię, która dzisiaj patrzy na pielęgniarki, na ratowników, na lekarzy, jak na bohaterów narodowych po prostu, bo oni są na linii frontu, ale mówimy, że nie tylko o rzeczy chodzi. Między innymi w tych wieczorach, które mamy tu w Radiu Fiat, chcemy się dźwigać na duchu, chcemy też powiedzieć, jak bardzo ważna w tym wszystkim jest wiara w Boga, nawet jeśli to też jest nam jakoś tak dane trochę inaczej.